Dziś zabierzemy Was do Trydentu. Pod oczyszczalnią ścieków. A jak? Najlepiej. A tak na dobrą sprawę tu jest tak całkiem ładnie, więc... Dominika zostawiła rower na Sączu, żeby zobaczyć temperaturę na Garminie. A my... Jest 38. 38? O, chłodno. Chłodno. Udajemy się do Trydentu. Bo w drodze, jak jechaliśmy tutaj, ładny był widok na zamek, który chcemy sobie chociaż z zewnątrz i z lotu drona zobaczyć. Nie było widać tego zamku. Na pewno to nie był ten taki nagłuszy, taki duży? Ja ten zamek wynurałam sobie, jak przeglądałam atrakcję w pobliżu i sobie zaznaczyłam kineską. Więc ten wiem, że on tam istnieje. A mi się wydaje, że widzieliśmy. No nieważne, zobaczymy jak podjedziemy. Nazwę pamiętasz? Castello del Buon Concilio. Buon Concilio, bodajże. Trasa ma mieć długość około 50 km w jedną stronę. Przewyższenia dzisiaj są płaskie, jak na tutaj nasze wycieczki. Bo... No, najgorzej, że jak jest się nad gardą, to w którą stronę by się nie pojechało, trzeba się przebić przez góry jakieś. No, trzeba podjechać kawałek, niestety. Mieliśmy taki 200-metrowy podjazd o długości 300 km. 3 km. Ale dało się podjechać, chociaż nogi już ciężko pracowały. Ładna rzeka, nie wiem, co to jest za rzeka. Gdzieś był napis, a zapomniałem. Tylko taka trochę szara. Bardziej niż zwykle. Adyga. No. Myślałam, że ładniejsza nazwa będzie. To jesteśmy nad Adygą. Nie wiem, będziemy jechać wzdłuż tej rzeki? Tak, teraz duża część trasy idzie wzdłuż tej rzeki. W sumie można powiedzieć, że to jest świetna rowerowa autostrada. Dzisiaj w ogóle mieliśmy takie zróżnicowanie ścieżek rowerowych. Zaczęło się od... zaczęliśmy też autostradą rowerową, ale jak wjechaliśmy do miasta, to ścieżka rowerowa wygląda takim poboczem. Tak, oddzielonym takim kawałkiem pasy, tak, farbą narysowane na ziemi, tyle. Jest wpieprzony znak roweru i ścieżka prosto. Na ulicy Korek, a się przeciskaliśmy. No, ulica jedna chyba z tych bardziej głównych. Jezu, nie pamiętam nazwy. Nie Riva, tylko Torbole. Ciężko się... Mieliśmy skręcić w lewą stronę, ciężko było się przebić, trzeba było zjechać na chodnik. Znaczy przebić, byś się przebił, tylko że mi akurat nawigacja nie do końca wiedziała. No nie wiem, czy tak byś się szybko przebiła. Ja dzisiaj stwierdziłam, że ja już jeżdżę jak Włoch. No, trzeba uważać, bo Włosi czasami mają wydygane po prostu. Ja na pewniaka jechałam tym pasem. Tu samochód, tu coś tam, tu się wpieprzyłam, tu... No dobrze. Nikt mnie nie otrąbił, ja też nikogo nie otrąbiłam. Tak, nie wyzywamy. Dogadaliśmy się wszyscy. Si. Jedziemy, bo jak się ale te ścieżki czasem wymuszają. Bo nagle jest ścieżka obok ulicy, nagle trzeba skręcić gdzieś tam, no to trzeba przez środek ulicy na upość albo gdzieś tam. Ale Włosi tak jeżdżą, jak jest rondo, to oni nie czekają na miejsce wolne, tylko oni czekają, aż się zbliży tył samochodu i wjeżdżają od razu za niego. Tak zauważyłam, że oni nie patrzą, gdzie jest miejsce wolne, tylko gdzie jest tył samochodu, żeby tam już dziób wepchnąć. No i tak się powinno jeździć. Nie rusza się jak jest pusto, tylko rusza się jak samochód. Bo oni tak do połowy już wjeżdżają na to rondo. No tak, no bo mają jeszcze kawałek do samochodu. No. Już w połowie są tak jakby na rondzie i wtedy tak... No. Także... Dobrze.
Rąd się trochę obawiałam na rowerze, ale też. Nie. Ile stopni? A nie, jest słońce teraz. No chciałam słońce sprawdzić, bo ale nie był w słońcu teraz, bo go zasłaniałaś. Ostatni czek temperatury i lecimy dalej. 39,2. Ale myślę, że do 40 kilku by doszło. No na pewno. Ale dzisiaj duża część trasy w tym odcieniu była, także nawet wiatr wieje w twarz, także jest fajnie. Jeszcze idę zobaczyć, co tu za owoc teraz. Okidoki. Może znowu jakieś inne. Jak już mówiliśmy, naszą podróż zaczynamy drogą Via Europa do miejscowości Nago Torbole. Z samej drogi rozpościera się cudowny widok na miejscowości poniżej oraz na Monte Brione. Samo wzgórze wygląda bardzo charakterystycznie, wznosząc się delikatnie od miejscowości Riva del Garda, by zakończyć się gwałtownym uskokiem, trochę jak taki wystający z ziemi dysk. Za miejscowością Mori wjeżdżamy na rowerostradę, która prowadzi wzdłuż rzeki Jadygi. Trasa nad Adygą jest naprawdę przyjemna. Jest płasko, asfalt jest równy, a widoki po prostu cudowne. Tak, szczerze powiedziawszy, to jest to trasa zupełnie inna od tych, które mieliśmy wcześniej. Jest tutaj po drodze masa rowerów szosowych, które na pewno świetnie sprawdziłyby się w takich okolicznościach. Po drodze w oddali mijamy Rovereto, Volano, Bessenello, do którego pod koniec filmu wrócimy. Za miejscowością Materello pokazuje Wam się lotnisko, a to już znaczy, że Trident jest blisko. Po szybkim przebiciu się przez Trident dojeżdżamy do naszego punktu wyprawy. Zamek Buon Consiglio. Został zbudowany na miejscu wcześniejszej rzymskiej fortecy. Jest to najważniejszy i największy kompleks obronny w regionie Trident Stara Adyga. Zamek z zewnątrz wygląda świetnie, a mimo że nie wchodziliśmy do środka, to jesteśmy pewni, że wygląda również ciekawie. Jak każdy obiekt tego typu został budowany w różnych okresach i części tego zamku można dość łatwo rozpoznać. Natomiast w dniu dzisiejszym jest on dostępny do zwiedzania.
No, relaksik na Piazza del Duomo di Trento. Czyli mam wrażenie, że jest taki plac główny tutaj w Trydencie. Bardzo malowniczy, urokliwy i piękny. Za nami, za plecami mamy katedrę, tutaj jest jakiś chyba pałac. Dokładnie nie pamiętam. Palazzo? Nie, palazzo to jest pałac. Też na P coś jest. Jakbyście tam sobie spojrzeli, to tam macie hotel Wenecję. Natomiast tutaj jest taka galateria. Dobre lody mają. Zastanawiam się, czy to są niedobre lody. Też fakt. Póki co jak jedliśmy, to nic niedobrego nie było. No, w Polsce tyle lodów nie jedliśmy, co tutaj. No, to prawda. Zamek, który sobie zobaczyliśmy, fajny. I o dziwo można jakby rowerem wejść do środka. No nie. Na dziedzinie co? No. Nie pamiętam. Parking dla rowerów jest na dziedzińcu. Tak. Jest tam kafejka i tak dalej. Można sobie też trochę pochillować. Nie pamiętam, żebym w Polsce gdzieś mógł wejść do takiego budynku. Może tam gdzieś są, ale... Na szlaku Orlich Gniazd, na zamek, który jest nieczynny może. No, ewentualnie. Jest ruiną. Sam zamek też bardzo ładny, bo odnowiony nie, tam jest muzeum. Ani stoiska z pamiątkami nie było, toaleta za darmo. Aha. Nawet pan ochroniarz miło nam wskazał, gdzie jest dla rowerów ten, żebyśmy się nie szlajali z nimi. Więc... no. 50 km ponad za nami. Lody zjedzone. A, jestem pobyta w całym sprawie. Zobaczymy jeszcze, jak jest coś do picia. Musimy sobie kupić i będziemy powoli wracać chyba, nie? Tam chcę zajrzeć, bo tam są pamiątki, może jakieś magne. No, no. Także jak będziecie w Rivie, Torbole czy Arco. Trasa w ogóle bardzo przyjemna. Bardzo naprawdę, fajna. Cała trasa była wyznaczona szlakiem rowerowym. Ciężko się w sumie zgubić, bo no, znaki są. Miałam nawigację, ale tak patrzyłam na znaki, starałam się jechać po znakach. Także bez problemu. No, ewentualnie już tu w samym centrum, to są te ścieżki raz po chodniku, raz po ulicy. No, tutaj tam większe miasto też niż Riva czy Arco, więc tutaj już ruch jest większy, ale... Do samego centrum też łatwo trafić, bo im uliczki węższe, ale to chyba tak w Polsce. No. Właśnie to jedzie na rynek główny. Więc tak, wszystkie drogi prowadzą na rynek. No dobrze. Zostawiamy. Ogólnie spodziewałam się tutaj większej ilości. Ja też, no. Nie ma jakoś strasznie dużego. Na ulicach też tak mało tutaj. Już mnie gira boli. No na tych, ewentualnie na tych głównych, ale to tam... No zobaczcie, no. Pusty plac. Godzina 14:30. Może siesta jeszcze trwa co u niektórych, więc... Ale jest kapitu pootwierana. No, część tak. No. Podoba nam się. Przyjemnie, bo jest mało ludzi. Mhm. Dla mnie... Ideolo. Właśnie ja lubię zwiedzać miasta, jak jest mało ludzi. Bo do Rzymu na przykład do mnie wróciło. Do Wenecji też. No dobrze, zostawimy was z tym widokiem. A my idziemy szukać marketu. Sam Trydent jest naprawdę przepięknym miastem i z bólem serca musimy się z nim pożegnać. Trasa powrotna to jest właściwie ta sama trasa, którą tutaj przyjechaliśmy, więc nie będziemy się za dużo rozgadywać. Zresztą wystarczy po prostu popatrzeć.
nasz dzisiejszy wypad do Trydentu się kończy. Ale jeszcze zabierzemy Was do zamku, który zwiedziliśmy dzień później. No hej. Widzieliście przed chwilą Castello Beseno od żółkarza. Byśmy sobie zwiedzić zamek, który wczoraj mijaliśmy i który wam gdzieś tam kratkiem pokazaliśmy. Będziemy kończyć ten filmik. Jutro już wyjeżdżamy stąd. Przemieszczamy się gdzie indziej. O, wczorajszej trasie? Mhm. Jezu, to była rowerowa autostrada, naprawdę. Mega trasa, dobre oznaczenia. Widokowo może gorsza niż poprzednie dni. No, bo też nie było takiej spinaczki. Ale doliną też się fajnie jedzie. Tak, ale no przede wszystkim przyjemnie. No i taka trasa na szosach w sumie. Mhm. Dużo nawet. Tak, szosowców dużo, no. Centrum Trydentu. Trento. Centrum bardzo przyjemne. Ja się bałem, że większe miasto będzie gorzej wyglądać, ale nadal jakby ten sam klimat, nie wiem. Tutaj. Sposób poruszania rowerem po dużym mieście też nie jest taki tam uciążliwy, bardzo... nie? No. No. Prawie nas burza dogoniła, a właściwie trochę ją tak ominęliśmy, bo my jechaliśmy od Trydentu na południe i tak sobie takiego babola zrobiliśmy, zakrętasa, a nad nami na północy szła burza, nie dogoniła nas, nie dała rady. No dobrze, powoli będziemy się żegnać z Italią. Chociaż jeszcze coś tam gdzieś uszczkniemy. Skubniemy. Wezmiemy palmę na wynos. Aczkolwiek będzie zimno podobno. Co przy 35 do 39 stopni. No. Wczoraj przy 30 stopniach wieczorem było mi zimno. Ogólnie mi się bardzo podoba i... No. A wolałbyś wrócić do Włoch czy do Austrii? Chyba do Włoch. A też chyba. Chyba do Włoch. Austria taka... Jednak jestem bardziej za otwartością taką. Taka sterylna, no, taka... No tam... Jak Niemcy, nie? Order muss sein, czy jak tam się mówi? Ordnung muss sein. A tutaj jest tak troszeczkę... Tak fajnie, nie? Tak. Wiem. Nie potrafię tego wyjaśnić słowa na razie. Dzieje. Nie ma pustych... Znaczy, no... Tłumów tu nie ma, to też jest fajne. No, to też nas zdziwiło. Dobrze. No. Będziemy kończyć, bo GoPro dogorywa. Dobra. Na 10%. Trzymajcie się. Do jutra. Tak, ciao.